Hello, Nick. Hi, how are we? Dzień dobry, przedstawiam Państwu Nika, ambasadora firmy Panasonic, fotografa, filmowca. I pierwsza rzecz, o którą będę pytał, to ponieważ jest ambasadorem, każdy ambasador musi przedstawić listy uwierzytelniające, dlatego najpierw spytam go o jego doświadczenie. Ponieważ jesteśmy w takich, a nie innych warunkach polowych, to jest transmisja na żywo, nie będzie tłumaczenia z offu, ja będę tłumaczył to, co Nick mówi, a najpierw muszę zadać pytanie po angielsku. Hello, Nick. Hi. First, you are an ambassador of the Panasonic, so let's talk about your credentials. Who are you, so you can be an ambassador? Okay, so I've been in the broadcast industry for over 30 years. Pracowałem ponad 30 lat w przemyśle związanym z broadcastem, z filmem. And I've been using cameras all my life. Używałem przez całe moje życie kamer. And I got a massive love of cameras and imaging technology. Jestem fanem i zakochany jestem w technologiach obrazowania. And a big photographer fan, as well as I've been making TV productions all my life. Jestem zarówno wielkim fanem fotografii, jak także producentem filmowym. And in recent years, like so many of us, I've got into the big DSLR revolution in the last 10-15 years. Jak wszyscy wszedłem w ostatnich latach w wielką rewolucję lustrzanek cyfrowych. And I love the fact for both video and photography, we can have small devices which can cater for both. I urzeka mnie to, że w tak małych urządzeniach możemy mieć zarówno filmowanie, jak i fotografię. I'm also a little bit of a hacker, and I do hacking settings years ago for the early Panasonic mirrorless cameras, the GH2, and that became world renowned when I found a way of getting better data rates, better quality from the images. Jestem też małym hakerem i poprawiam różne ustawienia aparatów. Znany byłem z tego, że poprawiłem ustawienia Panasonica GH2, żeby uzyskać lepszy klatkaż i lepszy bitrate. And so from that point onwards, when I had some settings in a shootout competition in Hollywood, where they pronounced that my settings with the GH2 were the number one best looking camera settings, beating even cinema cameras like Red or the Sony's or the Arri Alexa at the time. And so Nick Driftwood became world renowned, then Panasonic asked me to become ambassador. Okay. I wygrałem w Hollywood taki konkurs, który polegał na przedstawieniu najlepszych ustawień aparatów i kamer. Wygrałem konkurs również z takimi markami jak Arri czy Red. Zostałem uznany za, moje ustawienia zostały uznane za najlepsze ustawienia na rynku i w ten sposób Panasonic się mną zainteresował, zostałem ambasadorem Panasonic. So I was particularly interested in Micro Four Thirds, a small sensor, and the ability, because it's so small and tiny, to go anywhere with it and get great reactions from people, candid reactions, which you couldn't get with traditional bigger DSLRs. Dla mnie najważniejsze było rozmiary tego sprzętu, bo mając mały aparat z malutką matrycą, jestem w stanie wyjść do ludzi, wejść w tłum i robić różnego rodzaju podchwycone zdjęcia, nie robiąc takiego zamieszania jak dużym aparatem. And so I've been shooting a lot of photographs and documentary filmmaking with the GH5, GH5S. I became the ambassador face for the GH5S last year. Robiłem też dużo zdjęć, dużo filmów dokumentalnych za pomocą aparatów GH5 i GH5S i stałem się ambasadorem twarzą tych dwóch modeli. And the most amazing thing was that this small GH5S was such an excellent performer in low light. For example, I was out in safari shooting tigers. And you know how dense and thick the jungle can be, but with the small camera and the fantastic high ISO performance of the GH5S, we were able to capture some stunning images, which you can see on my YouTube channel. I
Dla mnie najważniejsze było to, że te malutkie aparaty i ten malutki sensor był w stanie zaoferować doskonałą jakość wideo w wysokich ISO. Fotografowaliśmy, filmowaliśmy w dżungli, gdzie jest mało światła, a mimo tego na dużych czułościach byliśmy w stanie uzyskać bardzo dobry obraz, który to możecie obejrzeć na moim kanale YouTube. And yeah, we had some close encounters with tigers. A tiger came right up to me, actually sniffing me in the Jeep, because it saw our dead cat microphone cover and thought it was grey deer. I miałem też bardzo bliskie spotkanie z tygrysem, który skradał się do naszego Jeepa. Zobaczył, że mamy, że na samochodzie jest mikrofon w takim futerku. No i tygrys się tym zainteresował, zakładając, że to jest coś dobrego do zjedzenia. So it's important that even though us photographers and filmmakers like to hide behind a camera, sometimes you've got to be a little bit more aware of conditions around you. So it would be better if that camera would be a little bit bigger and heavier. Which now we've got the S1 full frame, I've got more cover. No i teraz zażartowaliśmy, ponieważ Nick powiedział, że dla niego jako fotografa często dobre było chować się za aparatem. Ja się pytam, że dobrze byłoby, żeby ten aparat był większy, i przeszliśmy do S1, który jest właśnie większy. So yeah, I do a lot of narrative storytelling with films and also with my photographs. I like to tell a story even with a single image and pull out something different, whether I'm using shadows and light or color science. You know, I'm very keen on getting the very best of, from what I see, what you see is what you get by human eye. I want to reproduce that with my cameras. And now we have the Lumix full frame S1 and the S1R, you know, with 24 megapixels on the S1 and 47 megapixels with the S1R. The resolution is just dumbfounding, and the quality and sharpness I'm getting with the L-mount lenses from Panasonic and Leica like we have here, just stunning. Much better than I've seen on any other full frame camera. Uwielbiam, kiedy robię zdjęcia, uwielbiam wydobywać różnego rodzaju detale z nieoczywistych miejsc, na przykład z cieni czy z koloru. Jestem fanem czegoś, co się nazywa color science, i bardzo dużo energii wkładam w to, żeby obejrzeć, czy żeby przedstawić za pomocą aparatu to, co widziałem. I tutaj Panasonic S1 i S1R są o tyle dobre, że z tymi swoimi pełnoklatkowymi sensorami są w stanie wyciągnąć ogromną, doskonałą jakość obrazu, doskonałą jakość detali danych z tych dwóch sensorów i zdecydowanie przewyższającą inne aparaty. And you said that Lumix is overwhelming other cameras. Yes, the reason. What exactly is your experience with other cameras? Well, shooting in full frame in the sweet spots of the ISO range, for example, you know, between 800 and 3200 ISO. DX marks in the recent test, the DX0 marks have tested the S1 and the S1R against other full frame cameras from Sony, Nikon, the Z6, Z7. The A7 R3, that sort of thing, the A7 III. They have found that the curve, the dynamic range is higher. We pull out more specular detail in the higher ISO range with the Panasonic S series. Okay. Spytałem, jakie jest jego doświadczenie dotyczące innych aparatów. Tutaj odwołał się do testów przeprowadzanych przez DXO, które pokazują, że sensory w S1 są znacznie lepsze, jeśli chodzi o zakres dynamiki, jeśli w porównaniu z sensorami Sony czy Nikona. When we're talking about dynamic range, of course, there is a lot of EVs in the dynamic range, but still there is 14-bit data 14 per bit pixel. Raw, yeah. And if you have just 14 bits, it's little confined by the bit rate. Yeah. Little too small amount of data to compress to encode whole dynamic range. Yeah. Do you
Do you think it would be useful to use 16-bit sensors or even more bit? Well, I think so. If you think about the human eye, we see what, give or take 26 EV, give or take 8 minus 8 V or plus 8, or in the 20 mark. So we're always after what we see, as much as what we see in terms of color and detail in luminance. So the stronger we get, the closer we get to the old film cameras, which admittedly we're still trying to replicate like film stock, but we're getting very, very close now. And I think certainly if we get up to 16-bit and beyond in the future, as soon as we can, then we're getting very much close and beyond what the human eye can see. And that can only be beneficial for terms of, you know, directorial intent again. What I see, I want to be able to offer my audience. Okej, okay. To co spytałem, to czy nie byłoby sensowne zacząć używać 16-bitowej głębi przetwarzania obrazu w sytuacji, kiedy mamy już tak duże zasięgi dynamiczne. Nikt mówi, że rzeczywiście trzeba by do tych 16 bitów iść jak najszybciej, dlatego że to, co my usiłujemy odwzorować, zdolność odwzorowania ludzkiego oka, i ta zdolność jest ogromna, sięga 26 FV. Dlatego dobrze jest powiększać możliwości sprzętu w tej dziedzinie. Okay, but in terms of you said film stock we are going to film stock, that dynamic range of film stock is theoretical. Theoretically, it has 13 or even 18 EV of dynamic range, yeah. But you cannot expose film stock to get 18 EVs, yeah. Due to some Schwarzschild and so on and so on. Yeah, of course. So, theatrically, don't you think, in terms of reality, though, don't you think that in reality we already overcame the film stock? I think so. Yeah, I think ability. You know, with, for example, the S1, the S1RM, we're doing 14.2 with the S1R, and the S1 we're doing 14.5 in portraiture. So we're already at the highest peak. We've got 100 points, top, you know, very top score in the DX0 marks. So we're already getting very close beyond what the humans can see. I mean, 14-bit, billions and billions of colours. 8-bit, you're talking 16 million, 10-bit. 1.67 billion colors, isn't it? The tonal range, and that transfers to luminance as well. 1024 over 255, and then obviously in 14-bit, for every bit it doubles. So the actual range now we're getting to is, you're quite right, absolutely perfect. It's certainly for print or any of the mediums that we so wish to show our material back on. You know, I'm experimenting with hybrid log gamma and HDR. Together in photo and video mode on the S1, and I'm really excited by the color reproduction in my videos, which I can push in the 10-bit tonal range, and also the fact that, you know, you've got more specular detail. So if I'm filming things like sunrises or reflections on metallic surfaces, I'm pulling out much more detail than what even I can see with the eye. So I know where you're going with this. So I think you're right, actually. I mean, in a real world scenario, showing what we see is we're so close to it now. We're so close. Okay. Spytałem Nika, czy to czasem nie jest już sztuka dla sztuki, sięganie po tak dalekie zasięgi dynamiczne, dlatego że to co jesteśmy w tej chwili w stanie uzyskać za pomocą technologii cyfrowej, teoretycznie jest słabsze od technologii analogowej, ponieważ technologia analogowa jesteśmy w stanie uzyskać zasięg około 18 EV, ale tylko teoretycznie. W praktyce nie jesteśmy w stanie z powodu efektu Schwarzschilda i innych takich rzeczy naświetlić filmu z taką dynamiką. I Nick w tym sensie się zgadza, mówi, że rzeczywiście to, co już w tej chwili mamy w praktyce, jest tak bliskie temu, co jest w stanie zobaczyć ludzkie oko, nawet przeskakuje możliwości ludzkiego oka. On teraz dużo eksperymentuje z takimi technikami jak HDR czy Hybrid Log Gamma, które pozwalają rejestrować rzeczy, których już normalnie nie widzimy, i one później dopiero wychodzą w postprodukcji. Well, let's go a little bit to the earth, because
I'm, as yep. you can see, geek. Yeah, everything's great with the cameras, but, the tech, what, but it's what the you, what you can say, what's the killer application of that that set, that Panasonic S1? What is the most important thing that when you go to the camera shop and there are Panasonics, Canons, Nikons and so on, why you are going to the shelf with Lumix? Because I think they've become renowned for listening to people in terms of quality and reproduction, and you know, things like bit rates, which we can get rid of artifacts. Don't forget, when I was hacking the camera in the GH2, we hired the bit rates so we could get rid of things like mosquito noise and the breakup, you know, like a poor JPEG. We try and improve it. And now we're here today where Panasonic engineers are always listening to ambassadors. We're the first port of call. We talk to the public, they feed through us, we feed it back to the engineers. Color science, you know, detail in the shadows and the highlights, ergonomics, functionality, video, you know, 10-bit 42 is a minimal now in broadcast. I come from broadcast. So I look at our rivals and they're just not quite keeping up with the demands of really the broadcast formats. Cinema, we have Cinema 4K, one of the first to do 4K. We do DCI, 42 10-bit. We do anamorphic support in the GH5, the GH5S. We are bigger than OpenGate ARRI. So people are using our small cameras as B-cam, B-roll, in cinema films, Top Gear, the Grand Tour, you know, these sort of things, where they're in tight spaces. And this is the sort of requirement for a lot of our varied users, Panasonic users. And then myself as an artist, you know, for me, it's definitely the ergonomics, the feel of it, the functionality. Color science is number one. I prefer the look of the Lumix color science over Canon and Sony. And if you look at the vari camera range, the broad cinema stuff, all the way down to the GH5, G9s of this world, fantastic color science. They really are listening and tweaking and making the curve, you know, that much more beautiful roll off, much more nice gradient, you know, feel to it. I've looked at other cameras and when I measure them, they don't give me, for my subject matter, what I'm after. I see a lot of strange curves going on, and okay. I like that dynamic. So range. You are that strange kind of of photographer who is looking on the histogram, not on the photograph. Yeah, but the same for photography. As a photographer, I do a lot of photography. If I'm doing skin tones, you know, I want to be able to measure perfectly the tools I've got in camera, as well as I do use Atomos external monitoring to help me expose. Because I will sure. forget. I talk too much. Muszę przetłumaczyć, bo zagalopowaliśmy się w tej dyskusji, a to, o czym mówiliśmy, pytanie było wstępne o to, dlaczego, czy co w sklepie z aparatami przygnałoby Nika do półki z Lumixami. To, co on mówi, to przede wszystkim to, w jaki sposób Lumix traktuje swoich klientów. To znaczy, Lumix przede wszystkim słucha klientów. Kiedy oni zaczęli podkręcać te aparaty GH5, GH5S, szperać tam w tym firmware'ze, inżynierowie Panasonica byli tym bardzo zainteresowani, zaczęli się przysłuchiwać. Teraz przysłuchują się temu, co mówią ambasadorzy w kontekście właśnie i przetwarzania obrazu, i ergonomii używania tego sprzętu. I to jest ta najważniejsza cecha, która sprawia, że później te aparaty w opinii Nika mają najpiękniejsze odwzorowanie barw, najlepsze to, co on nazywa color science, czyli całą tą otoczkę związaną z przetwarzaniem koloru, i jego zdaniem inne aparaty, takie jak Canon, Nikon, mają zupełnie inne krzywe charakterystyczne, że te krzywe mu się nie podobają, więc zażartowałem, że Nik jest rodzajem fotografa, który patrzy bardziej na histogram niż na samo zdjęcie, i rzeczywiście, no, przyznał mi rację, mówi, że to rzeczywiście jest ważne, żeby przyjrzeć się, jak ten obraz jest przetwarzany w aparatach. So, that was a long one. Yes, it was the longest, and I would avoid such long phrases. Well, the most important thing in that S1, what is the most important for you? I think
it's the low light performance on the S1. I haven't used the S1R so much. S1R is more aimed at the I would say print agency photographer who wants high resolution, because you can go up to 187 megapixels in the high mode. This will do 96 megapixels despite it being a 24 megapixel camera. But the cheap thing for me when I looked at the GH5S and Micro Four Thirds and now the S1 is low light performance, and I get noise free low light performance, which I do a lot of stuff in the dark, you know, up to 51,200, and it's usable, you know. Mm-hmm. But yeah, the sweet spot, 6,400 ISO, 10,000 ISO. The noise floor is amazing. It's clean, you know. It's almost as good as shooting at 400, 800 ISO. So for me, the ability to shoot day and night and capture what I'm seeing, and with this camera, it does it for me. To, co on uważa za najważniejsze w tym aparacie, to jest w modelu S1 przede wszystkim, to jest zdolność do pracy przy bardzo słabym oświetleniu, to, że jest w stanie fotografować i filmować w nocy, kiedy przy bardzo wysokich czułościach ISO, nawet rzędu 10 000, uzyskuje czysty obraz bez szumu, bez jakichś artefaktów, to jest najważniejsza cecha tego aparatu. Model R, który ma 40 parę megapikseli, nie jest tak dobrym aparatem pod tym kątem dynamiki. Jest dobry dla fotografów, którzy się zajmują odbitkami i chcą mieć dużą rozdzielczość. Natomiast najważniejsze 14,5 dynamic range of that measured. Najważniejszą cechą tego aparatu jest jego zdolność pracy w wysokich ISO i to, co teraz przed chwilą dorzucił, że jak zmierzył, dynamika to jest aż 14,5 FV. Okej. And how is working with that camera in real life? What about battery performance? Photographic performance. That's really battery good. Performance. Do you? Battery performance, I can do about 300 to 400. I've done 400 on one battery shots. Okay. Raw and fine JPEG at the same time, writing just to the SD card. I have got the XQDs, but I mean, to be honest, I've got a 256GB SD card to take everywhere on my tours, and it serves me very well. So you can actually get away with doing the 9 frames per second burst speed on an SD card quite easily, as long as it's fast enough. Spytałem o możliwości tego aparatu, przede wszystkim o wydajność na bateriach. To ile jest w stanie uzyskać, to około 320 zdjęć w formacie RAW i JPEG Fine. Na jednym ładowaniu baterii. What about... Can I talk to you quickly about actuations? I know the Z6 does, or Z7 does about 200,000 actuations. It's got a shutter life of 200,000. This is double. This shutter life is measured at 400,000 actuations. So that means if you're a time-lapse photographer as well, you know you've got a much longer life with this camera in full frame than the rivals. No to co też wskazuje, to jest znacznie wyższa wytrzymałość, przynajmniej deklarowana, znacznie wyższa od tego, co deklaruje Nikon. Tu jest możliwość, czy migawka jest szacowana na 400 tysięcy zdjęć. And what about filming? I use the XQD to do a switch, so I can assign one of the cards for photographs and the other card for filming. For filming on a 64 gig card, you're talking 1 hour 10 minutes on the card, 4K, and 3 hours, I've got up to 2.5-3 hours filming without a battery recharge. Okay. I've shot with the Atomos without hitting recording camera and just sending it through the HDMI in 4210-bit 60p, and it's one bar only has gone on the camera, and I've shot for a good 2-hour, 3-hour event. Okay. Problem. I teraz pytanie o filmowanie. Na jednym ładunku baterii jest w stanie zrobić około 3 godzin materiału filmowego, przy czym to jest o tyle trudne, że bardzo szybko zapełniają się 64-gigowe karty. Jego doświadczenie było to takie, że puścił na zewnętrzny rekorder Atomosa 3 godziny materiału w jakości 4K i przy 60 klatkach na sekundę.
i zjechała tylko jedna kreska z naładowania baterii. Isn't it too big? Not at all, no. I think the reason why, the good reason why, it's a little bit larger than the other two cameras, because a lot of professionals wanted that sort of professional grip design, and this feels fantastic in the hand. A lot of the mirrorless full-frame cameras are a bit too small. They don't feel, a lot of people drop them. They don't feel right in the hand. So people wanted that sort of crossover of DSLR, the old days, mixed in with the new, the mirrorless technology. So we've got a really good hand grip, together with much bigger heat dissipation. So the battery life is longer. As you know, Panasonic are the best battery makers in the world. They supply all these electronic cars, etc., with their batteries. So their technology is great, and they made a bigger battery for full frame, because I realize a lot of other full frame cameras overheat. Bigger battery, better heat dissipation, and I think you'll find that it will last longer. And when you're out in the field, that means a lot. Spytałem, czy czasem to nie jest za duży aparat. Nick mówi, że wielu fotografów wolałoby większe aparaty i ten aparat daje takie poczucie profesjonalnego uchwytu. Jedną z zalet większej obudowy aparatu, tego, że to body jest większe, jest to, że lepiej rozprasza ciepło i to też również wpływa na wydajność baterii i wydajność całego sprzętu. No i też takie ogólne wrażenie, że prawdopodobnie ten aparat wytrzyma więcej, ponieważ jest taki duży i silny. One other thing I need to mention to you as well, because this, have you actually seen this viewfinder? 5.7K viewfinder, it's the best viewfinder OLED in the world. It's okay, you mean viewfinder, not the LCD? Okay. LCD, that's pretty good LCD, but the viewfinder 5.7K is, you know, again, I was talking about what you see is what you get. The sharpness is amazing. 5.8K, 5,700. I think more than human eye. Well, over sampling, you want to call it, but when you're magnifying them, it does make use of that. And when you put it against any other viewfinder, I think you'll be shocked. It's very hard to go back once you've tried it out. Okay. To, na co zwraca uwagę Nick, chociaż nie wiem dlaczego dopiero teraz, to przede wszystkim celownik, który ma rozdzielczość 5.1K. To jest, ponieważ 4K to jest 8 megapikseli, to jest trochę więcej niż rozdzielczość ludzkiego oka. To już jest taka wstawka ode mnie. I mówi, że kiedy zacznie się używać tego celownika, to potem trudno wrócić do czegokolwiek innego. We kind of like to oversample. But the thing is, if you're shooting with a 300mm, 400mm lens, you're in tight from a distance, telephoto, to have that sharpness in the eye really does help. And certainly if you're a spectacle user as well, you know, it fits beautiful on the eye. And these are interchangeable, by the way. You don't have to use, this one here comes off, and you can swap the rubber eye pad for the round photographic one. So, you know, it's just got everything. They've really thought and listened to a lot of people's needs. On the 31st of May this month, there's also an announcement at Cinegear about another possible camera and equipment coming from the Lumix range. So can't tell you anything about it at the moment, but I know it's going to be really special. Okay. Jedną z takich cech też bardzo ważnych w tym wyświetlaczu jest możliwość powiększania obrazu w czasie celowania, która sprawia, że na przykład nawet jeżeli fotografujemy z dużej odległości, możemy sprawdzić, czy mamy ostrość dokładnie na oku, tak jak potrzebujemy. No i jeszcze to, co Nick zdradza, a dużo nie może powiedzieć, to, że możemy się spodziewać bardzo interesującej premiery już wkrótce. Okay, Nick, thank you very much. Great, thank you very much for having me. And come and see my talk in a couple of hours, next hour or every day this week. Okay. Check the boards. Thank you. Thank you.